Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. W poprzednim tygodniu pozdrowiłem wielu naszych przyjaciół. Otrzymałem prośbę i komentarze, by także pozdrowić naszych znajomych, którzy nas oglądają z Chile, z Argentyny, z RPA, z odległej Australii oraz o dziwo z Tajlandii. Serdecznie wszystkich witamy, dziękujemy za liczne komentarze, za tak ciepłe przyjęcie, za tyle słów dobrych i dla nas po prostu nas rozwijających, ubogacających. Dziękujemy Wam właśnie za te słowa. Dziś Pan Jezus spotyka się z Żydami, którzy przeciwko Niemu szemrali. Ciekawe jest to, że może w człowieku powstać taka postawa jak jakiegoś narzekania, szemrania, stawiania buntu wobec Pana Boga, wobec Jezusa. Ale przejdźmy jeszcze, zanim ten temat, na szemranie przeciwko drugiemu. Na to, że nieraz tak wiele jest w nas narzekania, tak wiele zgorzknienia. Dobrze to zauważyłeś, że są ludzie, z którymi bardzo trudno jest być w relacji, bo są bez przerwy zgorzkniali, bez przerwy narzekają, jest im niedobrze, cokolwiek podać, za słodkie, za słone, tak niedobre, po prostu bez przerwy nie mogą znaleźć swojego miejsca i co więcej ten swój, tę gorycz, ten jad bez przerwy rozlewają na innych, zatruwając środowisko. Pewnie trzeba by było zapytać konkretnie, skąd takie postawy, skąd biorą się takie mechanizmy działania, że chcę drugiego człowieka tym jadem, tym całym, można by powiedzieć, fermentem zniszczyć, po prostu wyciągając z niego resztki energii emocjonalnej. Podoba mi się to właśnie, że zwracasz uwagę na powody. Czy rzeczywiście powodem takiego szemrania jest sytuacja, którą ktoś przeżywa w życiu, czy nastawienie do niej? Może po prostu ktoś w sercu swoim, w swoim sumieniu źle się ustosunkował do jakiegoś trudnego wydarzenia i zgorzkniał, tak zdziadział w sobie i innych próbuje zarazić. Właśnie, bo znamy też inne podejście w Kościele świętych, którzy nawet przeżywając ogromne bóle, cierpienie, trudy, można powiedzieć nawet nieludzkie, zachowywali pogodę ducha, zachowywali taką wewnętrzną radość, najgłębszą. I to jest ciekawe, od kogo czerpali, od kogo brali. I tutaj po raz kolejny przychodzi z odpowiedzią, kto? Jezus Chrystus. Jezus, w ogóle proszę zwrócić uwagę, że w tych Ewangeliach wakacyjnych porusza tematy eucharystyczne. Jam jest chleb życia. I teraz proszę te słowa zrozumieć dosłownie. Jeżeli ktoś odczuwa w swoim życiu ciemność, gorycz, śmierć, on jest chlebem życia. Tylko Chrystus jest w stanie zaspokoić te najgłębsze potrzeby, usunąć ten jad, usunąć tą nieraz zgorzkniałość, to, że ktoś jest wypalony, zniszczony. I On przynosi pokój, On daje miłość. Wyobraź sobie, że On sam jeden, Bóg żywy, przychodzi do ciebie w trudnej sytuacji. Czyż może być coś piękniejszego, większa radość? Zaczerp właśnie z Kościoła, z niedzielnej mszy świętej, z relacji z Chrystusem, słodycz niewypowiedzianą, i rozdawaj wokół siebie. I tego pięknego postanowienia Wam życzymy na następny wakacyjny tydzień. I'm